No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek z dziedzictwa Hogwartu. Jesteśmy w żabiej, przy żabiej orkiestrze. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No nie mogę. W każdym razie, moi drodzy, lecimy z kolejnym materiałem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jak będzie się podobać. Pamiętajcie, żeby napisać jakiś komentarz, bo naprawdę, uwierzcie mi, to robi różnicę. Jak rzeczywiście więcej osób jest zaangażowanych w te odcinki, trafiają do większej liczby osób, a ja bardzo się z tego powodu cieszę. Więc, moi drodzy, czekajcie, czekajcie, bo mieliśmy tutaj tą zagadkę. Ojejku, gdzie to była ta zagadka? Gdzie to była ta zagadka? Chyba niżej. Zresztą zaraz się przekonamy. Tak, tutaj. Nie no, to jest ewidentnie... Czy tego nie trzeba? Czy to nie jest po prostu do wyciągnięcia? Czekajcie, no zaraz zobaczymy. Sprawdźmy. Tak! O proszę, i ciekawe, dokąd mnie też to prowadzi. Ważne pytanie. Mamy skrzynię po prostu. Okej. Dobra, czekajcie, bo dostałem, widzę. Widzę, że dostałem jakąś specjalny strój i to jakiś taki chyba rzadki strój. Czy to jest peleryna? Nie, czy to jest odzienie jako takie? Czemu mi tego nie pokazuje? No niby to odebrałem, tak? Tak przynajmniej mi się wydawało. Nie no, byłem przekonany. Chyba że jeszcze może na przykład nie wszystko mogę od razu ogarnąć. Wiecie, no teoretycznie dostałem, ale może jest jeszcze jakoś zablokowane? Ej, ale była jakaś taka mega rzadsza. Dobra, bo tutaj tak, czy tu mam cokolwiek... No tak, tutaj to są te wszystkie rzeczy, których potrzebujemy, spoko. Natomiast kolekcja... O, to mnie interesuje, wygląd. Wygląd. Rozejrzyjmy się, to dostaliśmy. Autentyczne szaty historyka, peleryna godna uczniów zgłębiających tajniki historii, otrzymywana za podążanie za mapą skarbu od Artura Plumliego. No nie powiem, całkiem spoko, natomiast... a nie, czy to nie jest... Okej, chyba kumam, na jakiej zasadzie to działam, zresztą zaraz zobaczymy. Tak, ja mogę to po prostu, słuchajcie, założyć, to jakby nie daje mi dodatkowej statystyk, tylko to jest sama skórka, tak to nazwijmy. No i przyznaję, że wygląda całkiem zacnie, a no owszem, tu jest ta szata... Szata czarnej magii. No i tutaj ta, natomiast okej. Peleryny i szaty. Mógłbym tak sobie po prostu chodzić. No też interesujące. Nie powiem, że nie, no ale to mi się tak ogólnie podoba. Dobra, czyli musimy założyć tą. Natomiast. Ojejku, ale teraz pokombinowałem. O, w ten sposób musimy dać. Dobra, i teraz jest ta teoretycznie no, najlepsza, jaką mam i... Nic nie zmieniamy więcej. Ale fajne, nie no, niektóre naprawdę stroje są spoko. Natomiast ja, tak jak mówiłem, chcę po szkole chodzić w barwach Slytherinu. Chyba, że jakaś fajniejsza ze Slytherinu też się trafi, kto to wie. O, patrzcie, tutaj mamy możliwość znalezienia ćmy. Tylko że ja tutaj żadnej ćmy nie widziałem, przynajmniej w tej okolicy. No dobra, myślę, że póki co lepiej byłoby się zająć rzeczywiście zadaniem dziewczynka z Ugadu. Natty Onai poprosiła mnie o spotkanie w Dolnym Hogsfield, nieco na południe od Hogwartu. Dobrze, normalnie nie używam aż tak szybkiej podróży, natomiast... Zobaczmy, gdzie to jest, bo to jest może... bo to jest w ogóle w jakimś miejscu, w którym jeszcze nie byłem. Dobra, to tak czy siak musimy się tam przejść. Musimy znaleźć kompletnie nowy obszar, ale to bardzo dobrze. Troszkę jak wyjdziemy w końcu na zewnątrz, to dobrze nam zrobi. A przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Może Revelio, o w ogóle noc będzie. Czy tak powinniśmy w nocy? Szkoda, że nie da się tak jakby podczas biegu używać tego zaklęcia. Co jest grane? No tak, ja rozumiem, że muszę iść mniej więcej tam, tylko czy... No to jest dobre pytanie. K
Którędy? Dobra, czyli powinniśmy tak właściwie przebiec tutaj jakoś ścieżką, potem tam, tam będzie w ogóle przejście? No wychodzi na to, że tak. Mam takową nadzieję. Ale powiem wam, że klimat jest, jak się w nocy tutaj chodzi po błoniach Hogwartu, zdecydowanie. Czy to nie jest coś, co będzie chatką Hagrida w przyszłości? Tak mi to wygląda. O, mamy. Tak, klasa zajęć o zwierzętach. Okej. Natomiast to troszeczkę jeszcze, wiecie, za wcześnie, żeby Hagrid był. Ale tak, z pewnością jest to właśnie to miejsce. Jak widać, inni uczniowie też się tutaj... Co? Już myślałem, że jakieś patrole. Dobra. Okej, nic się nie dzieje. Idziemy więc dalej ścieżką. Zobaczymy, gdzież to ona mnie poprowadzi. Tam coś ewidentnie chyba do zdobycia jest. Tak, tutaj są różne rzeczy do zdobycia. Natomiast wiadomo jak zbieramy. Dokładnie, spoko. Dobrze, zbierajmy wszelkiego rodzaju, wiecie, grzybki, nie grzybki, drogocenne kamienie. Któż wie, czego będziemy używać tak właściwie do tworzenia eliksirów? To jest bardzo dobre pytanie. Tak jest. Kamień księżycowy, zbierany akurat, kiedy... Kurczę, się przestraszyłem, co tu jest, a tu sowa. Akurat w nocy. Czy tam mi się wydawało, że coś latało, czy to był po prostu jakiś taki mój, wiecie, wymysł? W nocy jednak umysł płata figle, no nie oszukujmy się, tak potrafi być. Dobra, tu kiedyś byłem, tak, bo tutaj jest ten drewniany most. Natomiast, ej, tam jest! Co ja mogę z tym robić? Pewnie jakoś może zestrzelić da się, czy coś w tym stylu. Bardzo możliwe. Dobra, jestem już naprawdę niedaleko. Ej. A cóż my tutaj mamy? Dobre pytanie. Tu mogę otworzyć? Mogę. Dobrze. Mamy torbę, pieniążki w niej. Tu jakiś kuferek, skrzynia. Więcej kasy. Motros. Okej, dobra, tutaj mamy Hadley Cannons. To były... jak to były rakiety? No w każdym razie o tych drużynach była też, jak dobrze pamiętam, mowa. Mowa w książkach chociażby. Dobra, co my tu mamy? Narzędzia gajowego. Można by przypuszczać, że ten zestaw narzędzi może zostać zaczarowany do stworzenia wszelkiego rodzaju wyposażenia przytulnej chaty. W rozmiarze, jaki może potrzebować jej mieszkaniec. Okej, rozumiem. Dobrze, więcej. Zaraz 12 poziom nam wleci, z czego niezmiernie się cieszę. Czy tutaj jest jakieś wejście? Do jaskini, cokolwiek? No... Wow. Masakra w wodzie jakieś, słuchajcie, straszne bestie. Tam się przemieszczają. O kurczę, dobra, może na razie... No, musisz uważać, na razie to ja bym się tam nie pchał. Jeszcze coś mnie zeżre i na tym się skończy. Dobrze, ale tam widzę, że jest chyba możliwość szybkiej podróży. Tu ktoś w ogóle jest. Co ona robi w takim miejscu o tej porze? Grace Pinch Smedley. Porozmawiajmy. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned.
Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Barth Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is... It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Cholera, co to jest furlong? Jakaś jednostka miary. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. Okej. Tak, tylko czy ja do nurkowania nie potrzebuję jakiejś, nie wiem, może zaklęcia, które sprawi, że będę mógł tam długo wytrzymać czegokolwiek. Nie mam pojęcia. Na razie to ja bym, tak wiecie, odważniej się na to, tak szczerze mówiąc, nie pisał. Tu mamy coś. A cóż to takiego? Ptasia beżowa, kolekcja zaktualizowana. Okej. A tu jeszcze jakiś Arny. Dobrze, już sobie zaraz porozmawiamy z nim. Tylko jak już jesteśmy. Czarne rękawiczki bez palców. Dobrze. O. No, przytulnie, ale widzę, że wszędzie nie wejdziemy. Przy okazji możemy coś tutaj kupić. Dobrze, zanim pójdziemy do naszej koleżanki, porozmawiajmy jeszcze z Arnem. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrok and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrok has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrok's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrok is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrok assumed that all goblins would agree to follow him. But he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizardkind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrok's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Okej, okay, dobrze, wóz albo przewóz.
Spoko. Revelio. Dobra, czyli tak, tutaj nie wszystko otworzymy niestety. O, nie chcę tego otwierać. After what Radmok did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened. No właśnie. On go chyba wtedy na pewno zabił wręcz, raczej wątpię, żeby to przeżył. Dobrze, co my tu mamy? Szalik świetlistej pustyni. Nie ma tak jak w nocy wejść do czyjegoś domu, jak gdyby nikt nie jest i jeszcze ich okradać. Przyjemny ze mnie typek, bez wątpienia. O, jeszcze będę wam w miskę nawalał. Jestem straszny. Okej. Więcej hajsiwa. Tu ogólnie coś można kupować i bym się z chęcią zorientował, co takiego. Dobrze, a czy tutaj do tego? Nie, do tego wejść nie mogę. Tak, bo tutaj są te drzwi były. Tak jest, zablokowane. Pytanie, co mogę kupić u niego? A może jeszcze zanim, co mogę kupić u niego? To tak na szybko rozejrzyjmy się, czy rzeczy, które zdobyłem, nie są może lepsze. O, jest troszkę lepsze. Bo tutaj tak, tylko że tutaj na przykład tak, to może mieć jakieś atrybuty, co nie? Bo to jest jednak poziom wyjątkowy. To zwiększa troszeczkę ofensywę. No dobra, to może po prostu nie będziemy. Na zasadzie, że wiecie, nie będziemy sprzedawać jeszcze tych niektórych rzeczy, które mogą okazać się potrzebne. A, tutaj na przykład poziom 12, czyli dopiero za chwilkę. Chociaż 29, no to i tak będzie gorsze. Lol. Dobra, bierzemy te oczywiście. Tutaj już jakby wszystko się zgadza. Tutaj jakby też nic więcej nie ma. No tak, mam założony ten. Dobra, czyli teoretycznie co możemy, to posprzedajemy, a może kupimy coś ważnego. Jalal Sahmi. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Sahmi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lord Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? No dobra, zobaczmy, może jakieś fajne przepisy. A nie, u niego możemy bezpośrednio kupić, słuchajcie, na przykład eliksir. Może kupmy, bo może być mi potrzebny. Tylko nie wiem. A, bo on ma łącznie dwa, dobra. Oprócz tego eliksir Maxima zwiększa obrażenia. Kurczę, tylko to drogie jest. I Edurus. Dobra, może na razie nie bawmy się tutaj. Mogę sobie posprzedawać też rzeczy. W sumie sprzedajmy to, co wiecie. Ma gorsze statystyki. Bo i tak raczej korzystać z tego nie będę, ale to sobie może zostawmy. Spoko. Dobra, tak jakby całkiem sporo tutaj znalazłem. Aczkolwiek, chodźmy w końcu do naszej przyjaciółki Gryfonki. Ty, jakie masz rozkminy? Dobra. O. Dobrze, i musimy poczekać zapewne do ranka, albo po prostu do kolejnego dnia. A, no właśnie. No, mi ciebie też. Mogłaś przyjść w nocy, bo tak to musiałem spać na ścieżce. Okej, na co Jonaj, pogadajmy. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking. Why were they looking for you? Chcą czegoś, co znaleźliśmy u Gringota. No nie, ty jesteś Gryfonką, nie zamierzam się przed tobą uzewnętrzniać, wybacz mi. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently.
But whatever the reason, you are clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili Land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrok. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. No, okay, dobrze. Dobrze, proszę bardzo. No, widzę, że Gryfonka z krwi i kości tutaj chce doprowadzić do ataku na wroga. Ciekawie. Misja ukończona. I bardzo dobrze. Okej, okay, a tu więcej. Mogę to rozwalić? To jest... A nie, to chyba jest ukryte. A nie, tutaj. Okej, okay, mamy jakąś kolejną misję dostępną. Czemu nie mogę tego otworzyć? No, no, no. Dobra, jest torba. Ach, trzeba zniszczyć, żeby coś dostać. A tu jakaś całkiem spora skrzynia i mamy niebieski kaszkiet, ale już widzę, że pokazuje, że jest gorszy. Szkoda. Tak czy siak, na razie 8% wyzwań. Okej, okay. I 12 poziom incoming. Łamigłówki Merlina. Pewna kobieta potrzebuje pomocy. Znajduje się na nabrzeżu niedaleko doków. Okej, okay, czyli teoretycznie nie jestem aż tak bardzo daleko. A w ogóle wóz albo przewóz to jest zadanie na drugi poziom. Ej, to może tym się zajmiemy, no bo skoro to jest tak blisko. Znaczy blisko, powinno być w miarę blisko. Zresztą, ojej, wcale nie tak blisko, około 500 metrów. Jaki strzelec kolczasty? What the... Gdzie? Tutaj! Tam gdzieś daleko, co tu się dzieje? Oj. Nie wiem, w co atakuje, ale coś chce zaatakować, dobra. Świetnie. Być może będę mógł, wiecie, zebrać z nich jakiś z tych pająków coś więcej. A, i muszę przewroty robić, to być może wtedy... tak, pokonaj pająki, mamy tak jakby zadanie na to związane. A co tutaj jest? Pajęczy kieł, nice. Dobra, warto, słuchajcie, chodzić, zdobywać materiały. Mówię, na pewno przydają się do eliksirów, jestem o tym święcie przekonany. A cóż to takiego? Co my tu mamy? Niewiele czarownic i czarodziejów potrafi prawidłowo prześledzić historię szkockich labiryntów aż do ich właściwego źródła. 15-wiecznego czarnoksiężnika znanego jako Eunon Blackwood. Urodzony jako Eunon Wood w niemagicznej gałęzi rodu Woodów, był nierozumiany przez swoich mugolskich rodziców, a chcąc się dopasować, szukał pocieszenia w rodzinnym fachu, przycinaniu żywopłotów. Podobno potrafił kontrolować krzewy, tarniny siłą swojego umysłu, z łatwością tworząc z nich piękne wzory. To zarówno zachwycało, jak i denerwowało jego dość nietolerancyjną rodzinę. Ich niechęć wzrosła jeszcze bardziej, gdy młody Eunon otrzymał zaproszenie do Hogwartu, gdzie przydzielono go do Hufflepuffu. To właśnie w Hogwarcie Eunon po raz pierwszy spotkał Artemisię Black. Rodzina Blacków wyparła się jej, gdyż była ona owocem romansu jej matki z Mugolem. Stosunek Artemisii do czystości krwi był dość skomplikowany. Uważała się za godną panieńskiego nazwiska matki i obwiniała ojca za ostracyzm, którego doświadczyła. Jednocześnie nie winiła Wooda za jego mugolskie pochodzenie, ale raczej uważała go za mimowolną, niewinną ofiarę mugolskiej nieczystości. Przecinanie żywopłotów. Czy to może mieć coś związanego z tym, że mam możliwość też przecinania żywopłotów? Któż to wie? A mogę to podpalić? No raczej nie, dobrze.
może lepiej. O, no witam, witam. Dobra, nie będę im przeszkadzał. Do tego obozowiska, no kawałek jest, a ja widzę, że coś jeszcze tutaj. Coś więcej mamy. O tak, dobra, pająki pokonane i to dwa padły od razu, jak używamy starożytnej magii. To siła jest w tym zaprawdę, wielka. Okej, co tu jeszcze po drodze? Jejku, wszędzie gdzieś jakieś, wiecie, nowe ciekawe rzeczy do ogarnięcia. O, beasts, welcome. Okej. No i coś tu mamy. Łuska czarnego hybrydzkiego. Czarny hybrydzki to olbrzymi smok osiągający do 9 metrów długości. Ta duża, twarda łuska pochodząca od jednej z tych istot należy do najcenniejszych przedmiotów, jakie Archie Beagle trzyma w swojej kryjówce. Dobrze, zbierz strony. Zbieramy, zbieramy. I już jestem naprawdę bardzo bliski 12 poziomu. Ale jeszcze troszeczkę na to wyglądam. Dobrze, kasa się przyda. Okej, tam znowu kogoś mi wykryło, zapewne pająka. Po kogoś innego bym się tutaj mógł spodziewać. Ludzie sobie chodzą, jak gdyby nigdy nic. Co jest? O kurde. Dobra, jakiś większy. Tak, za ruinami, dobry trop. 8 nóg, dobra, kolejny pajęczy kieł znaleziony. Świetnie. Ale tak, jestem na dobrej drodze. To najważniejsze absolutnie. Wydaje mi się, że mam w miarę dobre czary, że można jak coś to, wiecie, z nimi sobie pokombinować. Ej, tam ktoś kogoś atakuje. Ojejku. Co jest grane? Dobra, mamy wojownika lojalistów, który wcześniej, jak widać... Tak jest, dobrze. Zajął się jakimiś pajączkami. Pokonaj gobliny. Dokładnie, a my wbiliśmy właśnie 12 poziom. Cudownie, ale to nie ostatni, słuchajcie. No właśnie, pytanie, czy uda mi się tak łatwo... Tak, i pytanie, czy ja muszę tutaj robić to jakoś tak, wiecie, w miarę po cichu, czy... Tak właściwie jak próbować? Kluczowe pytanie, czy ja mogę się tam zakraść? Nie no, wydaje mi się, że zakraść, no... Chociaż może spróbujemy. Przekonamy się. Świetnie, jakbym rzucił tym w niego. Chyba nawet się nie skapnęli, że tu jestem. Wspaniale. Dawaj, rzuć tym. Oj, chyba zostałem wykryty. Ale obrwałem. Dobra, weź go, podpal. Okej. O, dostaję całkiem... całkiem mocno dostał. No, to jest dobre pytanie. Dobrze. Dobry moment na to, żeby się wybronić. To był chyba taki atak, którego nie mogłem uniknąć. Kurczę. A jest ich tutaj, słuchajcie, znacznie więcej niż się spodziewałem. Co to jest? Ej, dobra. Jasna cholera. Co to ma być w ogóle? Ej, dobra, jest ich bardzo dużo. Nie spodziewałem się aż tylu przeciwników. Dobrze, że mamy eliksir wigenowy. To mi trochę ratuje tyłek. Oni mają jakieś dziwne umiejętności. Ej, dobra, będę musiał często robić przewroty. Bo to jest... Ała, nie tak! O Jezu, zaraz zginę. Wow. Aż tutaj jakieś problemy wystąpiły chyba przy tak dużej ilości przeciwników. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że grę trochę przycięło. No, chyba sy jaja robisz. Dobra. Oni mają 12 poziomy, ja myślałem, że to jest jednak zadanie, wiecie, na znacznie niższym poziomie. A tutaj tak nie do końca. Dobra, częściej te obroty wykonuj. Ej, ale dlaczego ich się nie robi mniej? To mnie po prostu zastanawiam. Dlaczego ich jest wciąż tak dużo i mam wrażenie, że cały czas przybywam. Dobra, z tej pozycji bardzo ciężko było walczyć, bo nawet nie widziałem, czy atakuje mnie, czy nie. Wow, okej.
Boję się, żeby tutaj nie zginąć przy okazji, robiąc coś takiego. Ej, jestem w stanie skoczyć? No nie, no nie, nie, nie. No, chyba sobie żartujecie. Dobra, jest kolejny. Nie no, nie, nie, nie mam pojęcia tak właściwie ilu ich spotkam. Ale to już drobna przesada, że za każdym razem, wiecie, ilu bym nie pokonał, to jakby, no, pojawia się za chwilę kolejny. Dobra, fajnie, fajnie. Wykonałem jakieś zadanie na pokonanie goblinów. Czy jestem w stanie załatwić tego? Raczej nie za bardzo. Okej. Spróbujemy jeszcze obejść może z tej strony. Ej, no tego to powinienem móc trafić. Nie za bardzo. Nie za bardzo. Ciekawe, czy on mnie słyszy. Dobra, no ja liczę na to, że jednak wyjdziemy tam i obóz zostanie oczyszczony, ale jak widać, nie jest to wcale takie proste. Dobra, dobra, widzi mnie. Oczywiście, że mnie widzi. Dobra. Już. Oj, muszę częściej te obroty stosować. Dlaczego ja ich nie stosuję? Wow. Dobrze. Okej. Coraz bardziej się, słuchajcie, wyekspiem w tym wszystkim. Wow. Typie. Dobra. Ciekaw jestem, czy wykonuję poniekąd to zadanie dla pani profesor, czy nie za bardzo. Nie wiem. Kurczę, nie mogę go trafić. Chodź tutaj. No powinien dostać. Dobrze. Dobra, musimy wejść na jakąś lepszą pozycję, bo stąd jest po prostu ciężko trafić chyba. No. Jest. No, to było coś. I to oczywiście zrobimy. Uwolnimy wozy, one powinny automatycznie do niego wrócić. Okej, tu jakieś ostrzałki, nie ostrzałki, natomiast... A, tym mogłem rzucać, obstawiam, tak, przynajmniej. Rozejrzyjmy się, a nuż znajdziemy tutaj coś, wiecie, jeszcze, co by mogło mnie troszkę bardziej zainteresować. No ale na razie... Tutaj. Tak jest, tu będą wozy i czy te wozy automatycznie wrócą? Zdobione chyba nowe rękawice, pięknie. Dobrze, wracają do niego, cudownie. I o to chodziło, ja też zamierzam do niego oczywiście wrócić. Tylko... Czy tu jeszcze cokolwiek mnie zainteresuje, że tak powiem? Nie, no wydaje mi się, że jakby coś miało być, to byśmy już to znaleźli. Tylko problem teraz jest taki, że musimy no całkiem daleko wrócić. Zobaczmy sobie mapkę. Gdzie ja tak właściwie jestem, bo biegłem dość daleko przed siebie. Dobra, jestem tutaj. Jak widzicie tutaj, chociaż nie, to wcale nie blisko. Chciałem powiedzieć, że tu jest jakiś znacznik. Natomiast może, żeby nie tracić czasu, dokonajmy podróży. Mam nadzieję, że wozy już do niego dotrą. No i zobaczymy jego reakcję. No mam nadzieję, że się ucieszy, że dzięki temu, że był dobrym goblinem, to wiecie, jednak dzięki temu wszystkiemu zauważy, że to była dobra decyzja jakby, co nie? Spokojnie, już chyba powinny być. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jak najbardziej. Misja zakończona. No i świetnie, bardzo dobrze, 12 poziom wleciał, ale przeciwnicy nie byli wcale tacy łatwi do pokonania. Na pewno będę musiał mieć więcej tego, wiecie, wigenowego eliksiru, przyda się. Natomiast, dobre pytanie, jeżeli chodzi o misję,
No są łamigłówki Merlina, mam pomóc nieznajomej. No tak, ale gdzie ona jest? Kluczowe pytanie, bo ona gdzieś była na nabrzeżu. Ej, ona jest tutaj bliziutko? Wow. Dobra, muszę chyba to sobie jakoś odznaczyć, tak jest. I o, proszę bardzo, jak jestem akurat w okolicy, to głupio byłoby się nie przejść i tego nie ogarnąć. Kimże może być nieznajoma? Ważne pytanie. Jakaś większa grupka, widzę. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood, don't give a dog shit's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Okej, okay, zaczyna się ostra jabłka. Dobrze! Ohoho, chyba jesteście bez szans. Boom! O, to było proste. A było. Kim ty? Popiełków. Dobra, w części twojego przewodnika poświęconej kolekcjom znalazł się nowy typ wroga. Znajdziesz tam cenne informacje o przeciwnikach, na przykład o ich podatności na działanie niektórych zaklęć. O! To jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, oj. Dobra, dobra. Z tego pijemy. Dobra, dobra, dobra. Załatwmy ją na szybkość. Udało się. Szybko i sprawnie. Bardzo dobrze. Wykorzystujemy też elementy otoczenia oczywiście. Pijemy ze starożytnej magii. No i tak to się robi. Łatwo. And so close to Hogwarts. Tak się zdarza. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioner, has her own shop in Nocturne Alley. She's a traveling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallow sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow sweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Jak najbardziej. W ogóle wspomniała o tym, że kul ucieszy innych ślizgonów, bo Merlin, jak dobrze pamiętam, był ślizgonem właśnie. Dobrze, weźmiemy malwę ze skrzyni. Oprócz tego nic więcej tu nie ma. Raczej nie. No raczej ta skrzynia. No, jak najbardziej. Z chęcią. Dobrze.
as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Okej. Dobra, użyjmy tutaj malwy. Wow. Did you see that? The vines disappeared. No. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these piles. A nie mogę tego podpalić czy coś? The flames make the pyre sink. Tak. Może to trzeba jakoś mega szybko zrobić, zanim nie wiem. Chociaż nie. Nie no, dobra, działam. Dobra, nie mam pojęcia. Może po prostu trzeba wszystkie powolutku poogarniać. Aha! A, może trzeba je, wiecie, w odpowiedniej kolejności. Jest to możliwe. Dobra, to teraz na przykład sprawdzimy tutaj. I co? Zobaczymy. No nie mam pojęcia. No chyba, że chodzi po prostu, żeby zrobić to na szybkości i podpalić wszystkie cztery najszybciej, jak to możliwe. Też tak może być. Tak, dobra, czyli wszystkie trzy. Po prostu rozpalić je trzeba. No to szybko rozpalić, tyle. Zanim zdążą się, wiecie, zanim zdążą opaść. Czyli tak jak początkowo myślałem. I proszę, mamy zrobioną łamigłówkę. Co tam jest w ogóle? Co zrobiliśmy? Ha, ciężko, znaczy pojawiło się to, ok, ale tam przez chwilę jakby było widać Merlina. Dobra, porozmawiajmy z Norą. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And I dobrze. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Dobrze. Ukończ misje główne 3 na 6. Łamigłówki Merlina ogarnięte. Dużo doświadczenia. Każde wyzwanie przynosi inne nagrody. Rozwiązuj łamigłówki, by zwiększyć. Dobrze, ja tak w ogóle z ciekawości zobaczę sobie misję, czy rzeczywiście... A, nie mapę. Miały być misje. Chciałem zobaczyć... trening kombinacji zaklęć to nie. O, to! Właśnie, unika ataku przeciwka wykonując przewroty, czyli no, mamy 4 na 10, czyli jeszcze są do zrobienia. Tutaj na razie raczej nie damy rady popływać. Klucz Dedala, to no, tak jak będziemy w sali astronomicznej. Okej, okay, tutaj z tą mapą skarbów, żeby zrobiłem to, no tak, w sumie warto. Znajdź gargulki, porozmawiaj z Lukanem, okej. Okay. Czyli powiedz profesorowi Figowi o komnacie mapy. Ale to jest jako nowe zadanie, czy to jeszcze jako takie, nie wiem, nieodkryte, coś na ten styl? Greetings, young Slytherin. O! Scrope knows about the old book you found for Professor Fink. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. O kurczę, skrzat domowy się do nas odezwał. No, cóż to może oznaczać? Dobrze, moi drodzy, w kolejnym materiale ruszymy tam. Zobaczymy, o cóż chodzi temu zgrzytkowi. Przy okazji będziemy pewnie zajmować się też jakimiś pobocznymi rzeczami. No bo jednak, żeby ten poziom tutaj rósł i jeszcze raz rósł. Więc to wszystko na spokojnie. Natomiast więcej już w kolejnym materiale. Jeżeli się podobało, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, o... tym, żeby napisać coś w sekcji komentarzy. A to tyle na dziś, tak więc do kolejnego. Cześć i czołem na razie. Hej!